Siemaneczko, z tej strony Kuzonek. W dzisiejszym odcinku mam dla was trzy składy, które idealnie nadają się na metę gry. Są to składy do 300 tysięcy, pół miliona oraz do 1 miliona końców. Składy są w całości zbudowane przeze mnie. Bazowałem na kartach, którymi już w tej FIFA grałem i mogę się o nich troszeczkę wypowiedzieć. Zostawcie lajka, jak wbijecie 150 lajków, to nagram dla was na przykład kolejny poradnik z składami za 2-3 miliony i tak dalej. Piszcie kwoty oczywiście w komentarzach. No i zostawcie suba, bo fajnie byłoby dobić w końcu te 14 tysięcy subów. Zaczynamy sobie od składu, który warto ogólną ma w okolicach 300 tysięcy. Oczywiście te składy będą albo troszeczkę droższe, albo troszeczkę tańsze, jednak wiadomo, na każdej platformie ceny są inne i nie da się tego aż idealnie dopasować, jednak w każdym składzie przygotowałem po kilka kart, które idealnie nadają się do tego składu również i mogą posłużyć jako zamienniki, jeżeli macie ten budżet troszeczkę większy, albo delikatnie mniejszy. Zaczynamy sobie oczywiście, tak jak mówię, od składu za 300 tysięcy. Pamiętajcie, że codziennie o godzinie 18:30 widzimy się na Twitchu, dopiero zaczynam nową przygodę, więc wpadajcie. No a w pierwszy skład prezentuje się następująco. Starałem się generalnie, żeby w każdym składzie nie powtarzać się te same nazwiska, jednak wiadomo, nie jest to łatwe, ponieważ na metę gry jest tylko pewna grupa kart, która tak naprawdę jest ok, a reszta no jest do wywalenia. Tutaj połączyłem sobie ligę hiszpańską z ligą angielską, wyszło mi naprawdę fajne połączenie i wiadomo, że jak oglądacie ten odcinek na przykład tydzień lub dwa tygodnie po premierze, no to wiadomo, że ten skład prawdopodobnie kosztuje 1/3 tego, co w tym odcinku. Bardzo solidna obrona, wrzucone Akanji po to, żeby Haaland miał zgranie, jednak jak budżet macie większy, można wrzucić na przykład Kunde, do tego Eder Militao, Walker oraz Mendy, czyli tak naprawdę 3 z 4 kart, które najlepiej sprawują się oczywiście na tych pozycjach. Środek pola naprawdę mega solidny, taki uniwersalny, ponieważ może grać i ofensywną piłkę i może nimi fajnie się bronić. Lorente oraz De Jong postawiłem oczywiście na takie karty, ewentualnie Valverde, gdybyście po prostu woleli mieć Valverde, albo na przykład też wiem, że dużo osób ma Valverde Potma zrobionego, Player of the Month, więc jeżeli mielibyście go, to oczywiście można go tutaj wrzucić. Skrzydła bardzo szybkie, z 5 gwiazdkami sztuczek, czyli coś, co naprawdę ja bardzo lubię, Vinicius oraz Dembele, no i atak, który tak naprawdę wymiata w tym roku, czyli Haaland i Ronaldo. Wiadomo, że on style biegania zostały zmienione, weszła ta nowa aktualizacja, no to Haaland nie jest już tak bardzo OP, jednak i tak cały czas on wymiata i kosztuje tylko 30 tysięcy, a jego cena i tak jest podniesiona przez to, że akurat foderki teraz są wysoko, więc pewnie na ogół będzie on tańszy. No i całość naprawdę bardzo fajna, cały skład przedstawiony oczywiście w formacji 4-4-2, jednak moglibyście nim zarówno grać w 4-2-3-1, jak i na przykład w jakiejś formacji 4-3-3, ponieważ bez problemu moglibyście to upchnąć i na przykład w 4-3-3 wywalić na przykład Haalanda, a wrzucić na przykład tutaj kogoś innego do środka pola, na przykład Valverde. I powiem wam na sam koniec, że każdą z tych kart udało mi się testować. Najbardziej jestem zadowolony z Haalanda oraz Viniciusa. Były to dwie karty, które naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie, ponieważ mimo tego, że łącznie kosztują no niecałe 100 tysięcy, to i tak są naprawdę topowymi kartami i tak naprawdę gdyby ktoś się uparł, to do toców tymi kartami można grać. Teraz drugi skład, który na ogół miał kosztować 500 tysięcy, jednak budżet troszeczkę, jak widzicie, jest przekroczony. Zaraz oczywiście wszystko wytłumaczę i tak naprawdę podam też kolejne zamienniki, które mogłyby ten budżet doprowadzić do tego pół miliona. Zacząłem sobie tak naprawdę budować ten skład od Ligi Francuskiej, ponieważ Liga Francuska jest naprawdę bardzo mocna, ma wiele ciekawych kart, ale również pojawia się akcent z Ligi Angielskiej oraz pojawia się akcent z Ligi Hiszpańskiej. Bardzo solidna obrona, w której tak naprawdę nie ma już co wymieniać. Marquinhos, Eder Militao, środek obrony, dwa naprawdę fajne filary z Brazylii. Boki obrony to oczywiście Mendy i Hakimi, czyli dwóch szybkich zawodników, którzy zarówno i fajnie atakują i bronią. Środek pola, którego nie jesteście w stanie przejść, ponieważ Sissoko, który moim zdaniem jest najlepszym środkowym pomocnikiem w grze, który aktualnie kosztuje tylko 80 tysięcy. No i do tego Kante, którego powiem wam szczerze, że w tym roku nie testowałem, ale no jest to N'Golo Kante i co roku tak naprawdę jest kartą OP. Wiadomo, że w tym roku troszeczkę gorsza jego karta w porównaniu do zeszłej edycji, jednak cały czas jak dacie mu cień, to naprawdę fajne statystyki. Dorzucone skrzydła, Korea oraz Neymar. Oczywiście Neymar wymiata, Korea wrzucony tylko i wyłącznie po to, że tego budżetu już troszeczkę brakowało i naprawdę do 25 tysięcy jest jednym z lepszych skrzydłowych. Równie dobrze możecie wrzucić tutaj na przykład Dembele, którego wrzucałem w poprzednim składzie, ale tak naprawdę no nie chciałem powtarzać tych samych nazwisk. I na ławce dałem sobie jeszcze Messiego, który również może być wrzucony za Koreę, jednak to podniosłoby budżet, ponieważ Messi aktualnie kosztuje no prawie 100 tysięcy końców, więc jak ktoś ma większy budżet, to oczywiście można wrzucić Messiego albo na przykład kosztem któregoś z obrońców, na przykład Marquinhosa, kupić gorszego obrońcę, a wrzucić tutaj Messiego na skrzydło. Jako napastnika dałem sobie Simona, ponieważ jest to karta, która kosztuje tylko 30 tysięcy końców. Grałem nim ostatnio, jak po prostu swój główny skład sprzedałem, naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. No i dodatkowo Papin wrzucony dla środkowego napastnika w tej formacji, ale równie dobrze może grać na SPO i naprawdę fajne w tym składzie jest to, że tymi czterema kartami z przodu, oczywiście Neymar, Correa, Papin i Simon, moglibyście rotować i każda z nich tak naprawdę mogłaby grać na każdej z tych pozycji. No i wrzuciłem tutaj oczywiście Benidera, ponieważ jeżeli komuś by się grało Simonem źle, to można wrzucić sobie Benka, który w informie również dawałby naprawdę fajnie radę, a Papina tutaj wrzuciłem tylko i wyłącznie po to, ponieważ udało mi się nim raz zagrać w drafcie i naprawdę byłem z niego mega zadowolony. Troszeczkę byłem tutaj
negatywnie nastawiony, ponieważ tylko 85 tempa, ale w grze aż tak bardzo tego nie czuć. Dodatkowo jak dacie po prostu tutaj myśliwego, to tak jak mówię, to tempo się zwiększa. Jedyny minus oprócz tego tempa to oczywiście gwiazdki sztuczek, których ma tylko 3, ale to również też idzie obejść. Cały skład prezentuje się następująco, naprawdę solidny skład i ciężko znaleźć taką jedną kartę, która byłaby najgorszym ogniwem. Wiadomo, że jak macie większy budżet, to jako pierwszego wymieniłbym stąd Correa i Kantę, ale tak jak mówię, to był skład do 500 tysięcy, a teraz przechodzimy do składu za milion. Jednak zanim pokażę wam skład za milion, pamiętajcie o tym, że na Discordzie jest nowy miesiąc, można zakupić sobie rangę FIFA, czy są nowe sloty, jest to ranga, która pomaga zarabiać i tak dalej, podaje nowe sposoby na inwestycje, więc oczywiście wpadajcie, nowy miesiąc, zapraszam, nowe miejsca i od razu powiem, że w tym miesiącu za pierwszą osobę, która będzie najbardziej aktywna na Discordzie, będzie najwięcej pisała, jest do wygrania PaySafe Card, więc oczywiście wpadajcie, macie zaproszenie w opisie do Discorda. Teraz skład za milion, który tak naprawdę nie jest do końca uzupełniony, ale to wszystko wam wytłumaczę. Jak widzicie, też troszeczkę budżetu sobie na tą jedną kartę zostawiłem. Zbudowałem ją na kartach, którymi miałem już okazję w tym roku grać i które naprawdę zrobiły na mnie oczywiście duże wrażenie. Wiadomo, że kilka kart powtarza się z poprzednich składów, jednak każdy z tych składów musi być najlepszy, a tak jak mówię, jest pewna grupa kart, która nadaje się do każdego składu. Tutaj jest generalnie problem ze zgraniem, ale to wszystko uzupełnia to, że nie brakuje jednej karty oraz brakuje trenera, więc tak naprawdę to zgranie w każdym ze składów idzie zrobić. Zaczynamy sobie oczywiście od bramkarza. Jest tutaj tylko i wyłącznie Alisson dany po to, żeby to zgranie całe zgranie trzymało się kupy. Postawiłem na Van Dijk oraz na Rudigera, czyli tak naprawdę dwie złote rzadkie karty, które na środkowej obronie, no nie ma co mówić, są najlepsze. Szybkie boki obrony, czyli Walker oraz Mendy. Mendy już oczywiście pojawi się w poprzednich składach. Środek pola, czyli Sissoko, którego już naprawdę mówiłem i go wychwalałem również w tym odcinku. No i Paketa, który naprawdę zachwyca i cały czas może zostać kartą ulepszoną. Do tego Brazylijczyk, który naprawdę fajnie się łączy z Neymarem, którego również w tym składzie widzicie. I Al Owairan, który naprawdę od ostatniej aktualizacji z stylami biegania jest kartą top. Po prostu jak sobie wypuścicie nim piłkę, to już żadna karta go nie dogoni. Nawet takie szybkie boki obrony jak Mendy czy Walker nie mają z nim szans. I Owairan, którego ja sam posiadam, trafiłem go z paczki z Hero, oczywiście na moim kanale była ta paczka, jest cudowny. No i na napadzie Haaland, którego również w tym odcinku widzieliście, ale tak jak mówię, jest kartą, która wymiata. Cały skład również zbudowany w formacji 4-4-2, ale tak naprawdę jest on uniwersalny i nawet wąsko dalibyście radę nim grać. Na ławce przedstawiłem wiele kart, ponieważ dałem zarówno Viniciusa, tutaj jakby komuś brakowało budżetu, zamiast Neymara taki fajny odpowiednik. Dodatkowo Salah za Al Owairana, gdyby ktoś po prostu wolał Salaha albo miałby go niewymiennego, też również pasuje i po to właśnie dałem Alissona i Van Dijka, żeby to zgranie z Liverpoolu było. No i jako trzy karty na atak zaproponowałem albo Ronaldo, albo Brolina, albo Van Persiego. Jest to moim zdaniem trzech napastników, którzy, no nie oszukujmy się, w ten wolny budżet wpasowaliby się najlepiej. Ronaldo, czyli oczywiście karta, która również miałaby tutaj pełne zgranie, ponieważ liga angielska. Brolin jest to karta oczywiście hero. Tutaj troszeczkę gwiazdki psują to wszystko, bo są 4-3 i te statystyki na karcie nie wyglądają aż tak świetnie, jednak również grałem nim w drafcie i naprawdę mnie zachwycił. Naprawdę bardzo fajny dribbling, bardzo fajne dalekie strzały. No i na sam koniec Van Persie, który jest kartą również superową, być może akurat trafił go ktoś z paczki z ikoną. Takie trzy karty zaproponowałem, tutaj już wybór pozostawiam wam, a być może akurat wy macie jakąś kartę niewymienną na atak, więc możecie sobie ją wrzucić. Każda z tych trzech kart będzie miała pełne zgranie na ataku, więc tak naprawdę tutaj nic niczego nie psuje. Zarówno jakbyście sobie wrzucili tutaj Ronaldo, czy Van Persiego, czy Brolina, raczej 33 zgrania powinno w tym składzie być. Jednak tak jak mówię, jedną kartę raczej byście musieli wymienić, żeby to zgranie było na fullu, ale w tym roku ja aż tak bardzo do zgrania nie przykładam uwagi i tak naprawdę nie, w ogóle na nie nie patrzę, ponieważ uważam, że to zgranie nie ma najmniejszego sensu. Wiadomo, że troszkę boostuje statystyki, ale i tak takie karty, jak tutaj widzicie na ekranie, czy one będą miały 2 czy 3 zgrania, to tak naprawdę różnicy dużej w grze to nie zrobi. Szybkie zakończenie, zostawiajcie lajka, zostawiajcie suba, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, no i do zobaczenia, siemano.